Dzień dobry, szczęść Boże. Witam w szczególnym dniu i w szczególnym czasie. Dlaczego w szczególnym dniu? Bo z łaski Bożej jest nam dane przeżywać czwartą niedzielę adwentową. Ale dzisiaj też obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Jakie Słowo Boże nam ten szczególny dzień przynosi? Na czwartą niedzielę w adwencie mamy słowo z listu apostoła Pawła do Filipian z 4 rozdziału. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko. A na Wigilię oczywiście słowo z Ewangelii Godowej, z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I szczególne miejsce. Bo jestem w Ewangelickim Domu Opieki Fundacji Diakonii imienia Matki Ewy w Bytomiu, Miechowicach. W miejscu szczególnym, bowiem Dom Opieki, cały ośrodek diakonijny, charytatywny został założony przez wyjątkową osobę, diakonisę ewangelicką Matkę Ewę, która zrezygnowała z zaszczytów, z mieszkania w pałacu, w życiu, w wygodach i luksusie i poświęciła się służbie biednym. Ten dom opieki, którego właścicielem jest parafia ewangelicka, a prowadzi go Fundacja Diakonii imienia Matki Ewy, jest taką spuścizną, którą chcemy kontynuować i realizować. Jestem w jadalni domu opieki. Tu już wszystko przygotowane do Wigilii. Za niedługo przybędą tutaj mieszkańcy. Nie wszyscy, bo wielu z nich z powodu stanu zdrowia, sędziwego wieku nie może przybyć, pozostaną w swoich pokojach. I kiedy dzisiaj my będziemy zasiadać do wigilijnego stołu, tak jak zachęcała wieloletnia mieszkanka domu opieki Anna Sikorska, pomyślmy i połączmy się myślami właśnie z tymi, którzy są samotni, którzy są chorzy, którzy są cierpiący, ale też i z tymi, którzy dzisiaj pełnią dyżury w szpitalach, w hospicjach, w domach opieki, policji, w wojsku, żebyśmy ten szczególny dzień i ten szczególny wieczór mogli przeżywać bezpiecznie i radośnie. Właśnie, do radości wzywa nas apostoł Paweł. Czy jesteście ludźmi radosnymi? Chrześcijanie powinni być ludźmi radosnymi. Dlaczego? Bo Pan Jezus przyszedł na świat, aby każdego z nas odnaleźć, wziąć jak tą owieczkę zbłąkaną na swoje ramiona i Pan Jezus mówi, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. Radość z każdej znalezionej owieczki. To skoro w niebie się cieszą z powodu nas, to jakże my nie powinniśmy z tego powodu się radować. Ale to nie tylko taki powód do radości. Jezus jest tym największym darem. Darem, który otrzymaliśmy nie tylko tak, żebyśmy byli zadowoleni, żeby coś nam dać. Ale jest to dar prawdziwej ojcowskiej miłości. I tutaj przypomina mi się pewna historia. Listonosz przed świętami Bożego Narodzenia przychodzi z dosyć dużą paczką do starszego człowieka. Ten otwiera drzwi, a listonosz mówi: o, znów paczka. Pan mówi: to od córki. Ale nie cieszy się. Nawet w jego oczach pojawiają się łzy. Listonosz pyta: ale czego pan się nie cieszy? Czego jest pan smutny? Gospodarz prowadzi go do pokoju, w którym jest już ileś nierozpakowanych paczek. I mówi: córka mieszka w dalekim mieście, ale przez cały rok nie daje znaku życia. Nie odzywa się, nie dzwoni, nie pisze. Tylko przed świętami przysyła paczkę. To nie jest dar miłości. Myślę, że kiedy my będziemy przyjmować dzisiaj prezenty pod choinką, przyniesione przez aniołka, przez dzieciątko, to
to będziemy się radować, że jest to dar miłości. Dzieciątko. Dzieciątko jest tym darem i dlatego na Śląsku też bardzo często się mówi, że to, co my otrzymujemy, to jest dla nas takie dzieciątko, czyli dar miłości. A matka Ewa powiedziała, że to dziecię narodzone w Betlejem to nie jest moje dziecko. To jest dziecko całej ludzkości. W tym dziecięciu łączą się wszyscy ludzie, cała ludzkość wszystkich epok i wieków. Czyli łączy nas Jezus Chrystus. Popatrzmy, do dzieciątka przyszli pasterze, biedni, ubodzy, prości i przyszli mędrcy, ludzie mądrzy, bogaci. Jezus wszystkich przyjmuje, wszystkich łączy. Łączmy się zatem dzisiaj, w czwartą niedzielę adwentową i w wigilijny wieczór w radości, w miłości, pokoju z całą ludzkością, z wszystkimi ludźmi dobrej woli. A Dziecię Boże niech podnosi swoją błogosławiącą dłoń i niech nam błogosławi. Amen.